No dzień dobry, witam Was w dzisiejszym odcinku i dzisiaj będzie taki bardzo fajny filmik. Wiem, że ta seria odnośnie innych posiłków świetnie się sprawdziła na moim kanale, a stwierdziłam, że w sumie dobra organizacja posiłków do pracy czy też szkoły jest istotna, no dlatego, że w sumie to, co zjemy sobie w pracy czy też w szkole, będzie rzutowało na to, jak bardzo będziemy produktywni i jak będziemy myśleć w trakcie potem wykonywania różnych czynności. Więc dzisiaj pokażę Wam 7 przepisów na przepyszne lunchboxy. Jeśli jesteś na tym kanale pierwszy raz, to hejka, ja jestem Martyna i jestem magistrem dietetyki klinicznej i tutaj na kanale pomagam zabieganym jeść zdrowie oraz edukuję odnośnie różnych żywieniowo-dietetycznych tematów, więc jeśli interesują Cię tego typu kwestie, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Jak sami wiecie, ja jestem osobą, która w kuchni bardzo ceni sobie prostotę, czas przygotowania jest dla mnie mega istotny, więc też na podstawie tych czynników, którymi sama się kieruję, stworzyłam dla Was taki filmik z 7 lunchboxami. Oczywiście wszystkie wartości odżywcze znajdziecie pod danym lunchboxem oraz jeszcze załączam je w opisie pod tym filmem. Czeka Was 7 różnych pysznych porcji, jeśli chodzi o dania do szkoły czy też do pracy, więc ja już nie przedłużam i przechodzimy sobie do dzisiejszego odcinka. Albo jeszcze sekundka zanim zaczniemy. Oczywiście tutaj prezentowane jest 7 lunchboxów, natomiast jeśli chcielibyście mieć więcej propozycji, takich fajnie zbilansowanych, urozmaiconych, to koniecznie sprawdźcie mojego e-booka lunchboxowego, w którym znajdziecie aż 30 propozycji na pyszne lunchboxy i tak naprawdę te, które dzisiaj pokazałam, wcale nie powielają się z tymi, które są w e-booku, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to zostawiam link w opisie tego profilu. Więc taka krótka autopromocja. No i ten lunchboxowy film zaczniemy sobie dość konkretnie, dlatego że ten przepis jest to jedno z odkryć ostatniej edycji projektu Przemiana, bo jak dałam to uczestnikom do jadłospisu, to naprawdę zebrał on same pochwały. Zaczynamy od odmierzenia odpowiedniej ilości ryżu. Ja robiłam na 4 porcje i trochę tego ryżu mi brakło, więc dałam sobie kaszę. Ale generalnie do jednej porcji potrzebujemy około 50 g ryżu. Zalewamy ten ryż wodą, wrzącą oczywiście, i solimy, a następnie odstawiamy to do gotowania. Jak ryż nam się gotuje, to pokroimy sobie warzywa i mi do tego przepisu super komponuje się pomidor, ogórek, no i awokado, chociaż wiadomo, awokado jest owocem. I teraz protip. Jeśli chcecie sprawdzić, czy awokado jest dobre, to odchylacie taki cypelek i tam pojawia Wam się kolor tego awokado. Jeżeli jest ono lekko ciemniejszo-zielone, to znaczy, że awokado jest dojrzałe i można je jeść. Natomiast jeśli pojawia się taki jasno-zielony kolor, no to znaczy, że jeszcze może być niedojrzałe, a jeśli pojawia się taki brunatny, to być może jest to już przejrzałe awokado, więc raczej takiego lepiej nie brać. Przekrawamy sobie to awokado i jeśli używamy połówki, to tą drugą połówkę z pestką odkładam do lodówki i używam tej drugiej. Jak warzywa mam pokrojone, to biorę się za przygotowanie sosu i tutaj mieszam ze sobą sos sojowy, ketchup, trochę miodu i przyprawiam to wszystko czosnkiem oraz wędzoną papryką. I naprawdę jest to perfekcyjny przepis dla wszystkich miłośników, zwolenników sushi, ale nawet tacy, którzy za tym sushi nie przypadają, warto, żeby wypróbowali, bo może akurat się przekonają. A jeśli chodzi o czas, to robi się to naprawdę mega szybko, no bo w sumie głównie schodzi nam tutaj czas na ugotowanie ryżu, bo wszystko jesteśmy w stanie zrobić w międzyczasie, jak właśnie ryż nam się gotuje. Kiedy ryż mi się już ugotował, to przekładam teraz ryż do miseczki lub lunchboxu, dodaję pokrojone warzywa i łososia wędzonego na gorąco. Ja używam akurat tego z Lidla. Na koniec wszystko polewam sosem, no i jem. I następnym przepisem są to moje niezawodne wrapy z falafelami. Naprawdę w sumie możemy przygotować je sami w domu z 3-4 składników i są przepyszne i naprawdę robi je się sekundę. Więc zaczynamy od tego, że namoczoną ciecierzycę odsączamy sobie i dajemy do pojemnika takiego blenderowego. Następnie dodajemy masło orzechowe, ja dodaję jeszcze trochę soku z cytryny. Przyprawiam to wszystko czosnkiem, papryką słodką, solą oraz pieprzem i blenduję na taką w miarę gładką masę. Kiedy moja masa wygląda już tak, następnie biorę i formuję z tego takie malutkie kotleciki i wykładam je na rozgrzany tłuszcz i smażę z obu stron na patelni. Kiedy kotleciki mi się smażą, ja biorę się za pokrojenie warzyw w paski, biorę sobie paprykę, akurat miałam żółtą, dodaję do tego ogórka, ale tutaj można tak naprawdę dodać jakie warzywa się chce. Super sprawdzi się rzodkiewka, ogórek konserwowy, czy też na przykład inny kolor papryki. Placka tortilli smaruję sobie serkiem kremowym, układam na nim szpinak i paski papryki oraz ogórka. Można tak naprawdę użyć innych warzyw, na przykład rzodkiewki czy ogórka konserwowego, również sprawdzą się super. Na samą górę dodaję moje falafelki z ciecierzycy, a na koniec mogę to wszystko jeszcze polać odrobiną sriracha, ale to jest już optymalny krok.
A teraz czas na przepis typowo śródziemnomorski. Zrobimy sobie taką szybką sałatkę słoikową. I tak naprawdę w sumie ona jest banalnie prosta i robi się w 3 minuty. No bo w sumie na dno słoika dajemy sobie oliwę, dodajemy sok cytryny i przyprawiam to wszystko solą, pieprzem oraz odrobiną ziół. Następnie wykładam szpinak, a potem pokrojoną wcześniej w kostkę paprykę oraz ogórka. Idealnie sprawdzi się pomidor, natomiast już nie miałam pomidora, więc musiałam ratować się tym, co mam. Dlatego też jest papryka. Do tego można oczywiście jeszcze dodać cebulę i oliwki. Ilość cebuli tak naprawdę zostawiam Wam już, zależnie od tego, jak bardzo chcecie straszyć innych w biurze czy też w szkole. Natomiast ja sobie trochę dodałam. Dodaję do tego jeszcze pokrojoną wcześniej fetę i zakręcam w sumie słoik i mieszam. I tak naprawdę taką wymieszaną sałatkę potem przekładam sobie na talerz. Wszystko ładnie się skomponowało. Jeszcze raz to można przemieszać. Posypuję na koniec taką gotową mieszanką takiej posypki do sałatek i troszeczkę jeszcze daję tutaj słonecznika. I teraz czas na super klasyczny przepis, który jest banalny i mega szybki. Zaczynamy od tego, że dajemy makaron do garnuszka. Ten garnuszek zalewamy wodą i ten makaron gotujemy zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Następnie biorę się za pokrojenie dokładnie pomidora oraz mozzarelli. I w sumie kiedy makaron się ugotuje, no to dodaję sobie do niego takie pesto. Znalazłam takie pesto z tuńczyka. Jest naprawdę dobre, ale można użyć zwykłego pesto, czy to zielonego, czy też czerwonego, w zależności od Waszych preferencji. Dodajemy do tego naszego pomidora oraz mozzarellę. Można to jeszcze przyprawić odrobiną czosnku, chili. Naprawdę bardzo dobrze smakuje i fajnie się komponuje. Na koniec fajnie jest to posypać trochę szczypiorkiem, bo bardzo dobrze przełamuje smak. No i mamy taką szybką sałatkę makaronową z pesto. Teraz pokażę Wam jeden z moich ulubionych przepisów na przepyszne pankejki. Są to takie bananowe pankejki z czekoladą. I zaczynamy od tego, że mąkę dajemy sobie do miski. Więc do tej mąki następnie dodaję sobie erytrytol. Następnie daję sobie do moich takich suchych składników cynamon, proszek do pieczenia i wszystko razem ze sobą mieszam. Kiedy mam już ogarnięte suche składniki, no to biorę się za mokre i dodaję do miski dwa banany, jajko oraz mleko. Ja akurat używam napoju roślinnego. Wszystko razem ze sobą mieszam i generalnie proporcje, które ja tutaj jakby pokazuję też i daję do tej miski, są na 4 porcje, bo ja robiłam to akurat dla 2 osób na 2 dni. Natomiast oczywiście wartości odżywcze przeliczę Wam na 1 porcję. No a potem łączę składniki suche ze składnikami mokrymi. Dolewam trochę jeszcze oleju, siakam sobie gorzką czekoladę i tą gorzką czekoladę dodaję sobie do mojego ciasta. Ponownie wszystko mieszam i masa powinna wyglądać mniej więcej tak. Rozgrzewam na patelni tłuszcz i na ten rozgrzany tłuszcz wykładam po łyżce ciasta na patelnię i smażę takie pankejki z obu stron. I uprzedzam, z tego przepisu naprawdę tych pankejków wyjdzie sporo, bo tak naprawdę średnio wychodzi około 16 do 20 pankejków, w zależności od tego, jakie duże łyżki ciasta będziecie wykładać na patelnię. Gotowe pankejki można posypać cukrem pudrem, ja jeszcze do każdej porcji dodaję skyr, żeby ładnie posiłek wyrównać o białko. I koniecznie musicie wypróbować ten przepis, bo te pankejki wychodzą naprawdę jak marzenie. Kolejny przepis jest również szybki, prosty i tak naprawdę można zrobić go na jakieś 1000 wariantów. Natomiast ja zdecydowałam się go zrobić w takiej wersji migdałowo-kokosowej. Więc dajemy sobie płatki na patelnię, siekam sobie migdały i dodaję wiórki kokosowe. Wszystko razem ze sobą podprażam. Jeśli na przykład widzę, że płatki migdały i kokos stały się takie zarumienione i czuję taki aromat, który tak naprawdę po prostu rozprzestrzenia się po całym domu, naprawdę pachnie to obłędnie, to wtedy dodaję sobie tak 1/3, 1/4 łyżki miodu, dajmy tego niewielką ilość, tak żeby te nasze płatki się skleiły. Oczywiście wyłączam już wtedy gaz, żeby jakby nic mi się tutaj nie spaliło i nie zabrązowiło za mocno. Wszystko razem ze sobą mieszam, a następnie przekładam do słoiczka. I taką granolę najlepiej jest podać na przykład ze skyrem i w taki sposób mamy fajny, zbilansowany posiłek, który generalnie zajmie nam mega mało czasu. No i dużym plusem też jest to, że taką granolę można przygotować w znacznie większej ilości i po prostu mieć na kilka dni. I ostatni już przepis, jest to przepis e-booka lunchboxowego i ten przepis generalnie zgarnął masę pozytywnych opinii i naprawdę wiele osób, które lunchboxy zakupiły, się nim zachwycały. I polega on na tym, że tak naprawdę dajemy sobie płatki owsiane na patelnię lub do garnuszka i zalewamy to mlekiem i gotujemy tak przez chwilkę,
aż te płatki owsiane nam napęcznieją. Następnie mieszamy sobie skyr z kakao i generalnie dobrze tutaj użyć skyru waniliowego. Ja natomiast nie miałam, więc dałam po prostu naturalny i wszystko sobie to mieszam, w sensie no, skyr z kakao. Mieszam sobie to dokładnie. Następnie mieszam sobie również te płatki owsiane z tym skyrem oraz kakao, żeby powstała taka masa. Biorę, rozpuszczam gorzką czekoladę. Można użyć mlecznej na spokojnie. Dodaję odrobinę mleka, żeby rzeczywiście ta czekolada nie była taka zbyt zbita i gęsta. I kiedy mam już tą moją czekoladę rozpuszczoną, płatki owsiane fajnie ugotowane i wymieszane ze skyrem, to przekładam to wszystko do słoiczka. Następnie daję troszkę ryżu preparowanego i zalewam to wszystko moją rozpuszczoną czekoladą. Dokładnie staram się tą czekoladę rozprowadzić po owsiance i po ryżu, żeby tak naprawdę oblepiła każde ziarenko i pokryła właśnie taką czekoladową warstwą. I taką owsiankę najlepiej jest wsadzić do lodówki, żeby ona sobie przeleżakowała przez całą noc, no a na drugi dzień można ją zabrać ze sobą do pracy i mamy fajny, zbilansowany posiłek, który jest przepyszny. Mam nadzieję, że moje propozycje lunchboxów Wam się spodobały. Dajcie koniecznie znać, który skradł najbardziej Wasze kubki smakowe. Czekam na Was w komentarzach. Jeśli oczywiście ten film był dla Was pomocny, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, wbijajcie na mojego Instagrama, TikToka i przypominam, że jeśli ktoś chce więcej propozycji zdrowych i pysznych lunchboxów do pracy, to odsyłam do tego e-booka. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia za tydzień w czwartek. Hejka!